Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Indon, a to jest kolejny odcinek z serii World of Tanks. Dzisiaj zapraszam Was na bitwę czołgiem T-34-100, czeskim czołgiem 7 tieru. Jest to bardzo dobry czołg i to jest szczególna bitwa, ponieważ będzie w tym odcinku tylko jedna bitwa, ponieważ jest trochę dłuższa i fajnie mi wyszła, także chciałbym ją zaprezentować. Zapraszam. Tak, jesteśmy na mapie Urwisko, mamy 47% szans na zwycięstwo. Jak widzicie, przewaga po stronie przeciwnika, ale no, siły mniej więcej równe, mamy przewagę w średnich czołgach, więc no myślę, że jeżeli się uda, to powinniśmy tutaj objechać te ciężary przeciwnika, tym bardziej, że są tylko dwa czołgi ciężkie najwyższych tierów na topie przeciwnika, a my mamy trzy, także mam nadzieję, że to się wyrówna. Co tutaj mogę powiedzieć od razu? No w tej bitwie no tak się układa, że jadą tutaj ze mną też inne czołgi, także no zobaczymy, czy pojechać w lewo. Tam już się pojawił Conqueror. No to raczej w prawo podjadę. Tak jest. O, tutaj jedzie T-67. Zaraz go może tutaj z automatu, nie zawsze wchodzi. Teraz może się pokaże, ustabilizujmy. Dostał, pięknie. T-67. No, na strzał to działo jest bardzo dobre. To jest, jak wiadomo, dwa tiery wyżej, także no tu nam się nic nie pokazuje. Wrócę się tam, bo tam na tą półeczkę przed górką zaczynają wyjeżdżać. Zobaczmy. No nie widzę tutaj, bo akurat są za tą górką. Spróbuję. Niestety cały schowany, ale może tam jeszcze do przodu podciągnę. Fajnie będzie tak wieżę wystawić. A niestety, o jest. A za trudny strzał, jeszcze się schował. Także no tutaj nie ma co marnować pocisków i ujawniać się, nie? No niestety. Może się coś pojawi wreszcie. Za długo tu siedzę, ale jeszcze mnie nie widzieli chyba. Znaczy nie mam tu żarówki, ale mam nadzieję, że... No dobrze, tam jest. Nasz ciężki mi tutaj tyły chroni, także jestem tu bezpieczny. Zobaczmy, może tu wyjedzie jednak. T-34, nie. Ładnie się tu kryje. O, T-67. Ha! Dobrze. No, zniszczyłem jeden pluton. Tak, nie, jeszcze jest. Nie, jeden pluton zniszczony, dobrze. No, Tiger zostawił plecy, ale może tu go. Aj! Przeniosło. No, szkoda. Szkoda. Aż kurczę, no. O, ładnie, jeszcze z tyłu mnie tu. No, zostawił tu całe tyły, dobrze. Teraz będzie jechał. Dobrze się tak. Drugie to KW-85. No wyjedź tylko. Pięknie. Widzicie, jakie piękne działo? Wspaniałe. O, jest. To czy 400, no. Dobrze, dostała. Ja jestem na gąsce niestety. O, jeszcze mi Arta przywaliła. Nie mam już tego zestawu naprawczego, wykorzystałem. Wprawdzie mam narzędzia do naprawy, module, ale nie mam jeszcze skilla na to.
jest tutaj. No, pokaż się. Aj! Niestety. No teraz. No pokaż się, komet. O! Wspaniale. O, 5 fragów się zrobiło. Dobrze jest. O. Oż! No nie. No nie wszystko wchodzi, widzicie? Dobra, o i... O, nie spodziewałem się, że go przebije. Wprawdzie pokazało mi tam zielony punkcik na celowniku, ale... No jeszcze ten. O! Dobrze. Bardzo dobrze. No patrzcie, 7 fragów. Ach, dobrze. Teraz co, została Arta i to KW3. No ja jestem... O, Arta do mnie strzela, ja jestem tutaj na... Na tarana to od razu schodzę. Nie, pojadę tam na Artę zobaczyć. W prawo. Tak jest. Byle tylko na tą Artę nie wpaść pod lufę, bo... Nie byłoby zbyt przyjemnie. No. Tu nie widać dziada, gdzie pewnie objechał tam banana. Jedzie pewnie do swojego ciężkiego. Ale sprawdzę tu jeszcze po prawej stronie. Jak się nie wyświetli, to jadę na... Jadę tam koło kapa. Może się wrócił jednak. No nic nie ma. No dobra, zostaje mi kapowanie. Nie będę go gonił po całym terenie. O, została tylko Arta, dobrze. Dobrze, o tutaj ten nasz Tiger też ładnie pojechał. 4 fragi. No nie, niestety on tam chyba gdzieś jest po prawej stronie mapy. Wjadę na kapa, może się zdecyduje strzelić, to nasi go wykryją. Tak, pokapuję sobie tutaj. No Tiger zamiast go szukać, to tu jedzie w moim kierunku. No nic. Nie ma go tutaj w pobliżu, także chyba będzie gdzieś tam... Jednak, no ale powinien go tam wykryć nasz ten średniaczek. Jeszcze trochę kapowania mi zostało, więc czasu dużo. Ale widzicie, jaki ten czołg jest. Nie mam jeszcze wcale załogi tak znowu dopracowanej, więc no. Samo to o tym świadczy, że przy nawet nie bardzo dobrze wyszkolonej, znaczy jest na 100%, ale pierwszy perk się dopiero robi i nawet nie wyszkolona załoga tak w 100% potrafi takie cuda wyczyniać. Oczywiście dużo szczęścia tu miałem, ale no tak jak mówiłem, ten będzie kapował ze mną. No tak. A nie, zjechał. Jedzie szukać tą artylerię, zresztą ona chyba tu strzeliła nawet. No, tam go nie ma, bo jakby był, to już by dawno wyjechał i się pokazał, żeby mnie trafić. Także raczej zapomnij, kolego, o fragu. No, no dobrze się kryje. PZ tu niepotrzebnie pojechał. Bo... No jest, tam. Artyleria go wykryła. No tak, widzieliście 28 851 kredytów, 4428 doświadczenia, specjalista. Co tu mamy jeszcze? Okupanta prawdopodobnie? Tak, tak, okupant. No, dobrze, że ten Tiger nie stał ze mną, bo pewnie by nie było. Tak, ręka Boga, no to jak widzicie, tutaj są określone warunki na to. Udało się też zdobyć taką odznakę.
I co, trzecie miejsce, jeśli chodzi o damage, pomimo 7 fragów, ale no, tam były na ochłapach te czołgi, ale mimo wszystko. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o doświadczenie, no to naprawdę jest coś. No więc tak, no widzieliście tą bitwę specjalnie tutaj pokazałem, bo chciałem pokazać właśnie, no pokazać, pokazałem, trochę mi się język plącze, ale widzieliście, no naprawdę jest się czym pochwalić w tej bitwie, także no tylko expić ten czołg i iść dalej, zobaczymy jakie będą następne tiery. Dzięki, film prezentował dla Was Indon, trzymajcie się, cześć!